Witajcie. Zobaczcie, moi drodzy, jakie cudo dzisiaj dla Was wymyśliłam, wyszukałam w książce. Na początku, gdzie są pokazane zdjęcia, widzicie, jak można ten wzór wykorzystać na przykład jako mankiety zamiast ściągacza. Czy jak rozpoczynacie, na manekinie jest pokazane, przypięłam to specjalnie igiełkami, pokazałam, jak wygląda to, jeżeli będziecie to, ten wzór dziergać, na przykład jeżeli robicie sweterek czy bluzeczkę z cieniutkiej włóczki, jak to będzie zamiast ściągacza wyglądało z przodu i z tyłu Waszej robótki. Specjalnie zrobiłam tutaj ten kawałek samymi gładkimi prawymi oczkami, żebyście widzieli, jak to wygląda, jeżeli to użyjecie zamiast ściągacza. To są oczka owinięte. Ja Wam pokażę, jak je owijać moim sposobem, tym, który ja robię. Można to również na igłę pomocniczą brać i później owijać. Ja Wam pokażę ten mój sposób, jaki ja używam. I słuchajcie, tutaj co zaczęłam już robić na moim niemieckim kanale, te trzy oczka, które robimy razem, możecie robić je ze skłonem na lewo, to znaczy wsuwając prawy drut pod tylnie ścianki tych trzech oczek, ale wtedy wyjdzie Wam skłon w lewą stronę z tych trzech oczek. Ja nie wiem, czy to jest tutaj dobrze widoczne. Poczekajcie, może troszeczkę jeszcze bardziej do Was przyjdę, to będzie może trochę lepiej. Ta ostrość jest chyba... Skłon ma w lewą stronę. Jeżeli natomiast będziecie robili tak jak ja, to będziecie mieli tą prostą linię. Ja osobiście uważam, że to o wiele ładniej wygląda z tą prościutką taką linią, ale to sami zadecydujcie. Tak wygląda jego lewa strona, nie jest za ciekawa. Zrobiłam specjalnie trochę większy ten przykład, żebyście mieli, żeby było lepiej Wam pokazać to wszystko, żebyście mieli wzrokowo obraz, jak to będzie wyglądało, na przykład jeżeli będziecie robili sweterek z tym wzorem na początku. Oczywiście znowu mam szkic. Liczba oczek jest podzielna przez 12, to jest raport, to co jest w czerwonej krateczce, a więc podzielna przez 12 plus 4 oczka przed raportem i 9 oczek po raporcie plus 2 oczka brzegowe, które tu nie są zaznaczone. 12 rzędów na wysokość. Jeżeli robicie na okrągło, na drutach z żyłką, to macie liczbę oczek podzielną przez 12. Tylko to, co jest w czerwonej krateczce i macie również 12 okrążeń. Rzędy parzyste przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Ja mówię w tej chwili o rzędach, to znaczy na dwóch drutach. Jeżeli robicie na okrągło, na drutach z żyłką, to macie okrążenia parzyste, wszystkie oczka na prawo. Również te narzuty na prawo, w rzędach narzuty również na lewo. Mamy same prawe oczka tutaj, narzuty na zielono, trzy oczka razem, pięć oczek owijamy, dwa oczka razem ze skłonem na prawo, drut pod przednie ścianki dwóch oczek, dwa oczka razem ze skłonem na lewo, drut pod tylnie ścianki. Ja z Wami dzisiaj będę robiła jeden raport na szerokość plus te 4 przed i 9 po i jeden raport na wysokość. Jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, zanim zaczniemy robić. Ja Wam tutaj będę pokażę Wam, jak robić, jak przerobić te 3 oczka razem ze środkowym na wierzchu. Natomiast tutaj, żebyście się nie zdziwili, będę robiła je tak, tą najprostszą metodą, 3 razem ze skłonem na lewo. Dobrze? Żebyście po prostu mieli porównanie i sami zadecydowali, co jest dla Was najłatwiejsze i co dla Was najładniej wygląda. Rozpoczynamy pierwszy rząd, oczko brzegowe. I teraz mamy 4 oczka przed raportem. Jedno oczko przerabiamy na prawo, robimy jeden narzut i 2 prawe. To są te oczka przed raportem. Rozpoczynamy pierwszy raport. Jedno oczko prawe, drugie na prawo. I teraz zrobię te 3 oczka razem z tym środkowym, żeby leżało na wierzchu. A więc 2 pierwsze oczka z tych 3 przenoszę bez przerabiania z lewego na prawy drut.
Podbieram pierwsze z tych oczek lewym drutem, prawy drut wyciągam. To środkowe oczko wisi tutaj w powietrzu, popatrzcie. I to podbieracie prawym drutem i kładziecie naprzód na lewym drucie. I w tej chwili możecie przerobić te oczka trzy razem pod tylnymi ściankami i to środkowe będzie leżało na wierzchu. Zobaczcie. Następnie mamy cztery prawe oczka. I cztery. Narzut, jedno prawe, narzut, dwa prawe. I od tego momentu powtarzacie taką liczbę, taką ilość raportów, jaką potrzebujecie dla waszego projektu. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii dwa prawe. I teraz pokażę wam te trzy razem ze skłonem na lewo. Więc tylko wsuwacie prawy drut pod tylnie ścianki tych kolejnych trzech oczek i przeciągacie włóczkę. I teraz to oczko, które z tych trzech powstało, ona ma skłon w lewą stronę. Ono nie leży po środku, tylko ma w lewą stronę skłon. Następnie robicie cztery oczka prawe. Jeden narzut, jedno oczko prawe i oczko brzegowe na lewo. Odwracacie robótkę i robicie drugi rząd, wszystkie oczka na lewo. Wszystkie parzyste rzędy robimy wszystkie oczka na lewo. Jesteśmy w trzecim rzędzie, oczko brzegowe, a po nim są oczka dla symetrii, a więc dwa prawe robimy, jeden narzut i jedno prawe. Rozpoczynamy raport, dwa oczka prawe, trzy oczka razem, trzy prawe, narzut, trzy prawe, narzut i jedno prawe. I powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii dwa oczka na prawo, trzy oczka razem, trzy prawe, narzut, dwa prawe i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracacie waszą robótkę i robicie czwarty rząd. Wszystkie oczka przerabiacie w tym czwartym rzędzie na lewo. Rząd piąty, oczko brzegowe, a następnie mamy trzy oczka na prawo i narzut. To były oczka przed raportem. I teraz będziemy nasze oczka owijać, to znaczy robimy najpierw dwa oczka prawe, trzy oczka przerabiamy razem i znowu robimy dwa oczka prawe. I te oczka, tych pięć oczek, które tu powstało, musimy owinąć. To znaczy, bierzemy naszą nić przed robótkę. Tych pięć oczek, które przerobiliśmy już, bierzemy z powrotem na lewy drut. Kładziemy naszą nić za robótką znowu. Tych pięć oczek przenosimy z powrotem na prawy drut. Znowu nić przed robótkę. Te oczka wędrują znowu na lewym drucie. Znowu zawijamy. Jeszcze raz przenosimy. Jeszcze raz robimy to samo. I teraz już jest trzeci raz gotowe. One przechodzą na prawy drut całkiem normalnie i tam zostają. Już są owinięte. Robimy jeden narzut i pięć prawych oczek. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Jeden narzut. Powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie oczka dla symetrii i znowu tutaj te oczka będą owinięte. Dwa na prawo, trzy razem, dwa na prawo. Nić przed robótkę. Tych pięć oczek wędruje z powrotem na lewy drut. One są już przerobione, zobaczcie. Lądują na lewym drucie z powrotem.
tą nić bierzecie przed robótkę, owijacie tych 5 oczek, przenosicie je z powrotem na prawy drut, nić przed robótkę, na lewy drut, nić za robótkę, troszeczkę nie zaciągajcie tego za mocno, bo wtedy to będzie Wam się ściągało tutaj w tym miejscu, a więc tak z wyczuciem. Z powrotem na prawy, nić przed robótką, zobaczcie, i ostatni raz gotowe. Robimy jeden narzut i 3 oczka prawe. Odwracacie Waszą robótkę i robicie 6 rząd. Wszystkie oczka przerabiacie na lewo. Również te, które owijaliście, pamiętaj, że tu wszystkie w parzystych rzędach są. Obojętnie, co byście nie robili w nieparzystym, to wszystkie oczka są przerabiane, zobaczcie, na lewo. Widzicie, one są tutaj bardziej troszeczkę ściśnięte, ale tych 5 musicie też na lewo przerobić. Jesteśmy w 7 rzędzie, oczko brzegowe i oczka dla symetrii przed raportem. 2 pierwsze oczka przerabiacie razem na prawo, a więc prawy drut wsuwacie pod przednie ścianki tych 2 oczek, przeciągacie włóczkę i robicie 2 oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Następnie mamy 3 oczka, które przerabiamy na prawo. Rozpoczynamy nasz raport. 1 oczko prawe, narzut. 1 oczko prawe, narzut i 4 prawe. Następnie mamy 3 oczka razem. Trzy prawe. I powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie 9 oczek dla symetrii. Jedno prawe narzut, jedno prawe narzut, 4 na prawo. I 2 razem ze skłonem na lewo, a więc wsuwacie prawy drut pod tylnie ścianki tych kolejnych 2 oczek, przeciągacie włóczkę. Ostatnie oczko jest oczko brzegowe i przerabiamy je na lewo. Odwracamy robótkę, 8 rząd, przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Dziewiąty rząd, oczko brzegowe. 2 oczka razem ze skłonem na prawo, a więc prawy drut pod przednie ścianki. Następnie mamy znowu 3 oczka prawe. Rozpoczynamy raport. Narzut, 3 na prawo. Narzut, 3 na prawo. 3 oczka razem. Następnie 3 oczka prawe i powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie oczka dla symetrii, narzut 3 prawe, narzut 3 na prawo i 2 oczka razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnymi ściankami. Ostatnie oczko jest brzegowe, przerabiam je na lewo. Odwracam robótkę i robię 10 rząd. Wszystkie oczka przerabiacie na lewo. Jesteśmy w 11 rzędzie. Po oczku brzegowym robimy 2 oczka razem ze skłonem na prawo. Drut pod przednie ścianki tych 2 oczek przeciągamy włóczkę. Następnie mamy 2 oczka, które przerabiamy na prawo i 1 narzut. Rozpoczynamy nasz raport. 5 oczek przerabiamy na prawo. 1 narzut, 2 oczka prawe, to już są te oczka, które będą owijane, 3 razem, 2 prawe. Nić przed robótkę, tych 5 oczek przenosimy z prawego na lewy drut, one są już przerobione, kładziemy naszą nić za robótką, te oczka znowu wędrują na prawy drut, przenosimy je na lewy drut z nicią przed robótką. Nić wędruje za robótkę. Jeszcze raz je przenosimy z lewego na prawy. Jeszcze raz owijamy i już jest gotowe.
te trzy oczka są owinięte, na końcu robicie narzut. To był pierwszy raport. Powtarzacie Wasze raporty taką ilość, jaką potrzebujecie dla Waszego projektu. Po ostatnim raporcie robicie 5 oczek na prawo, jeden narzut, dwa prawe oczka i dwa oczka razem ze sobą, ze skłonem na lewo, a więc pod tylnią ścianką. Oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie ostatni, 12 rząd. Wszystkie oczka w tym rzędzie przerabiacie, tak jak we wszystkich parzystych rzędach. Przerabiacie również tutaj na lewo. Jak skończycie ten 12 rząd, to rozpoczynacie znowu od pierwszego rzędu. Jeżeli robicie jakiś projekt, gdzie cały ten projekt jest z tym wzorem, no to robicie tych raportów więcej. Ja osobiście, jeżeli mogę Wam coś poradzić, jeżeli chcecie rozpocząć Wasz projekt, na przykład sweterek, robicie od dołu, no to wystarczy, że zrobicie dwa raporty. Tak samo na rękawki, na początku też proponowałabym Wam tylko dwa raporty, bo jak więcej zrobicie, to już nie będzie tak ładnie. Ja bym powiedziała, 3 to już jest granica. Zobaczcie, to są dwa raporty na wysokość. Również w tamtym łososiowym tutaj również są dwa raporty na wysokość. A więc moim zdaniem to jest wystarczająco. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Moi drodzy, życzę Wam miłego, słonecznego piątku. Zostańcie zdrowi, no i do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Na razie, cześć.